Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o łącznikach schodowych, jak je między sobą połączyć oraz jakich użyć przewodów. Zapraszam do oglądania. A więc tak, zacznijmy może od przewodu fazowego, żeby było nam łatwiej. Przewód fazowy doprowadza nam napięcie tędy do zacisku numer 1 łącznika pierwszego. Następnie z zacisków 3 i 4 wychodzą dwa przewody i idą do zacisków 3 i 4 łącznika drugiego. Z wyjścia, tak powiedzmy, no nazwijmy to wyjściem, zacisk numer 1 drugiego łącznika wędruje sobie tędy do naszej lampy. Dobrze. Jak to działa? Może zróbmy trochę przybliżenia. Widzicie tutaj mały schemat na tych łącznikach. Na razie jest połączony pomiędzy, w zależności od położenia klawisza, łączy się nam pomiędzy 1,3 albo 1,4. Załóżmy teraz, że jest tak jak jest. Jest połączone między 1,3, ten również między 1,3. Nasze napięcie, które dochodzi tędy, wędruje sobie pomiędzy 1,3, idzie do góry, wraca tędy, wraca pomiędzy 3 i 1 i wędruje do lampy. Obwód zamknięty, wraca sobie przewodem neutralnym, który zaraz tutaj wyłączę, lampa świeci. Co się stanie, jeżeli powiedzmy ten przełącznik przełączymy w pozycję 1,4? Zobaczmy, napięcie wędruje tędy, pomiędzy 1,4 wędruje tędy, tędy i napotyka przerwę w obwodzie. Lampa nie będzie nam świecić. Kiedy nam się zaświeci? Jeżeli łącznik numer 1 wróci z powrotem do pozycji 1,3, albo łącznik numer 2, naciśniemy go i wtedy połączy się pozycja 1,4. Wtedy obwód się nam zamknie, napięcie zostanie doprowadzone do lampy, obwód będzie zamknięty przez przewód neutralny i lampka znowu nam będzie świecić. Dobrze, mamy już ogarnięty przewód fazowy. Co teraz zrobimy z przewodem neutralnym? A więc przewód neutralny musi być podłączony, musi być doprowadzony do lampy oraz musi być doprowadzony do każdej z puszek. Połączenia w puszkach wykonuje złączkami WAGO. Bardzo ciekawe i przydatne złączki. Co z przewodem ochronnym? Przewód ochronny także musi powędrować do lampy ze źródła zasilania. Doprowadzamy go także do każdej z puszek i tutaj w tym przypadku również używam złączek WAGO. Tak wygląda nasz cały obwód. Spróbujmy teraz określić, ile żyłowe przewody musimy użyć, żeby wykonać nasz cały układ. Żeby doprowadzić napięcie zasilania do łącznika numer 1, raz, dwa, trzy. Potrzebujemy 3 żyły, żeby wykonać połączenia pomiędzy tymi dwoma łącznikami. Raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy 4 żyły. I tutaj możemy użyć albo dwóch przewodów trójżyłowych, albo zakupić jeden specjalny o 4 żyłach. I ostatni przewód. Raz, dwa, trzy. Również 3-żyłowy. Jest to przewód doprowadzający nasze napięcie z ostatniego łącznika do lampy. Teraz spróbujemy podłączyć napięcie zasilania i zobaczymy, czy naprawdę działa. Podłączamy wtyczkę do gniazdka. Wyłączamy wtyczkę. Jak widzicie, układ działa poprawnie. Mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja Wam się podobała. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach.
To tyle. Dziękuję, cześć.